Dzień dobry, moi drodzy, witajcie w nowym vlogmasie, który zaczynamy nieco inaczej niż zwykle, a to dlatego, że za moment wychodzę z domu i jadę do centrum, ponieważ zostałam zaproszona na oficjalne otwarcie pierwszego stacjonarnego sklepu Cozy Bella. Na pewno kojarzycie Cozy Bella, sklep online, ofertę marek, które tam się znajdują, kosmetyki i nie tylko. Zresztą ja wiele razy polecałam wam kosmetyki właśnie ze sklepu Cozy Bella. No i dzisiaj mam miejsce otwarcie pierwszego stacjonarnego sklepu, ale podobno to nie będzie taki zwykły sklep, bo ma być on połączony też z ofertą zabiegów. Mają być specjaliści od marek Cozy Bella. Zobaczymy, jestem bardzo podekscytowana, jestem bardzo ciekawa, co w tym sklepie będzie. Także zabieram was dzisiaj ze sobą. Pojedziemy, zobaczymy, jak sklep wygląda od środka. Może uda mi się dowiedzieć jakichś fajnych, ciekawych smaczków. No dobra, a jak będzie dalej w dzisiejszym vlogmasie? Nie wiem, słuchajcie, nie mam planu, jak zwykle nagrywam na spontanie, także zobaczymy, jak się potoczy dzień, ale mam za to nadzieję, że miło spędzimy dzisiaj razem czas. Wracając do domu, podjechałam na szybkie zakupy. Pokażę wam teraz, zrobię wam taki szybki food haul. I tak, w Lidlu kupiłam mieszankę ananas i mango mrożoną, która jest świetna do smoothie, które sobie ostatnio robimy z Massimo, w połączeniu na przykład właśnie ze szpinakiem, i też mi go brakowało. Ale też powiem wam, ta mieszanka fajnie sprawdza się na przykład do porannej, takiej egzotycznej owsianki. A skoro jesteśmy przy owsiance, to też musiałam kupić moje ulubione płatki błyskawiczne owsiane.
bo już mi się skończyły, mleko. Ostatnio kupuję Alpro właśnie barista migdałowe albo to barista kokosowe i powiem wam, że całkiem dobrze się sprawdza. Fajne jest też Alpro połączenie migdałowe i kokosowe, ale już nie z tej serii barista, też bardzo fajnie smakuje. Skoro jesteśmy przy śniadaniach i przy owsiankach, to muszę wam powiedzieć, że ostatnio bardzo często też wykorzystywałam do owsianek ten jogurt kokosowy z Alpro, natomiast już mi się trochę przejadł, więc w razie czego wziąłam tylko dwa i kupiłam nowe do wypróbowania z bakomem. Też pisałyście mi ostatnio na Instagramie, że bardzo fajny jest ten jogurt, więc postanowiłam, że wypróbuję właśnie ten z mango i litchi i wersję kokosową do owsianek. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Kupiłam też jednego bakłażana, bo będzie mi potrzebny do obiadu może pojutrze albo jutro, a dzisiaj będę robić, uwaga, bigos, a jak bigos, to oczywiście najlepsza kiszona kapusta z ryneczku Lidla, która ma fantastyczny skład, zresztą ja tę kapustę już wam polecałam, potrzebny mi był również koncentrat pomidorowy, zaraz zabieram się za bigos. I chcę też zrobić dzisiaj coś słodkiego, więc mascarpone, biała czekolada i kupiłam też, zobaczcie, takie migdały, które będą służyły mi, a zresztą nie powiem wam, zaraz będę robić, to zobaczycie, co słodkiego będę robić. I jeszcze coś dla mojego Massimo, który uwielbia między innymi sery właśnie z tej serii Deluxe, która jest w tej chwili w Lidlu. Koniecznie sobie sprawdźcie, dużo też słodkości, takich fajnych przysmaków świątecznych, zimowych i nie tylko. Więc tak prezentują się moje zakupy. Zaraz sobie to wszystko pochowam i zabieram się za gotowanie. Bigos się robi, a ja teraz zabieram się za przygotowanie kulek. Kulek z mascarpone, białej czekolady, które będę później obtaczać właśnie w tych migdałach. Oczywiście czekolada już mi się rozpuszcza w kąpieli wodnej, później dodam ją właśnie do masy. Wstawię na mniej więcej 15 minut do lodówki, żeby się trochę schłodziła, a później będę lepić kuleczki. Bardzo proszę, tak prezentują się kulki z mascarpone, z białą czekoladą i z orzechami. Teraz wstawiam je do lodówki. No i myślę, że już na wieczór będą idealne. Bigos też już zrobiony. Coś mi się zdaje, że w dzisiejszym vlogmasie będzie dosyć dużo gotowania. Co robisz dzisiaj na kolację? Allora, dzisiaj robimy brokkoli, makaroni con brokkoli. Tak, czyli allora, słuchajcie. Olio. Oliwa, tak. Cebola. Odrobina cebuli, no. Podsmażamy razem, później dorzucamy. Bekon. Boczek. Boczek, bekon. No. Okay. I później może
Brokuły, surowe. Jedna bicierę woda. Czyli jedna szklanka wody. Sól, pieprz. Soli nie, bo mamy słony boczek. Sole. Trochę słońca też się przyda. Troszkę. Dobra. Un po di pepper, czyli troszkę pieprzu. No. Un bel dado dentro. A i jeszcze dodajesz, bo mi tu za chwilę mi tutaj paruje. Czyli dodajesz jeszcze do tego jeden rosołek. Cały czy połowę? Cały. No, tutaj, taki rosołek warzywny. Jedna to. No. Ja mogę to robimy tutaj. Zobacz. Dobra. Widzisz? Widzisz? No. Okay. I co teraz? Teraz znowu mi paruje. Mettiamo il coperchio sopra. A, czyli przykrywamy to. Ile czasu robimy? Ile to się tak gotuje? A, czyli do czasu, aż się, słuchajcie, zrobią miękkie brokuły. No i zobaczcie, mniej więcej po 15 minutach mamy gotowe danie, które Massimo tutaj rozbił właśnie o taką ubijaczką do ziemniaków, a dokładnie te brokuły, które już były po prostu mięciusieńkie, wszystkie je tak ładnie ubił, wymieszał całość ze sobą, tutaj robi się makaron i mamy, słuchajcie, gotową kolację. Mimo tego, że dzisiaj cały dzień chodziłam bez makijażu, bo pani kosmetolog w Cozy Bella Corner zrobiła mi tak cudowny, nawilżający zabieg na twarz kosmetykami marki Dermalogica, że czułam, nie potrzeba tego makijażu i mówię, nie będę go sobie dzisiaj robić, ale mimo wszystko zabieram się teraz za wieczorną pielęgnację. Tak czy siak, skórę trzeba po całym dniu oczyścić, umyć, stonizować, nawilżyć, nałożyć kosmetyki, które sobie już tutaj przygotowałam, także zabieram się do roboty. Ale wiecie co, tak sobie myślę, że trochę zmieniła mi się pielęgnacja, więc chyba w przyszłym miesiącu zrobię Wam taką aktualizację mojej pielęgnacji, taką zimową pielęgnację. Zobaczycie, co teraz stosuję, jakie kosmetyki. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć taki film tutaj właśnie na moim kanale. Jeśli będzie dużo głosów, to oczywiście w przyszłym miesiącu taki film się pojawi. Dobra, zabieram się za robotę. I gotowe. Pielęgnacja wieczorna zrobiona. Moja skóra jest trochę zaczerwieniona, ale to dobrze. Właśnie po masażu dobrze, że jest zaczerwieniona. To znaczy, że działa masaż. Myślę, że możemy się już pożegnać. Idę się teraz relaksować. Nadrabiam, słuchajcie, ostatni sezon, a w sumie to chyba piąty sezon i ostatnie odcinki Domu z papieru. Chciałam powiedzieć po włosku. Wybaczcie mi to. Także czas na relaks. Dziękuję Wam za obecność, za to, że byliście, że jesteście, że komentujecie, że oglądacie moje vlogmasy i oczywiście widzimy się w kolejnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Pa!